Cześć, to są sesje na podsłuchu, ja jestem Krzysiek Seran i zagramy dzisiaj w Numenere. Ze mną przy stole siedzi Rafał Patatyn. Cześć! Kamil Borek. Cześć! Mysz. Hej. Zwana czasem Anią. I Olka. Nikogo! Dosłownie nikogo. I Ocia. Nawet moi rodzice tak do mnie nie Cześć. Mówią. Cześć. I Ocia. Cześć. Do której czasami mówią Marta. I Ocia. Cześć. Zwana czasem Martą. Którzy... bardzo, tak też nikt nie mówi. Którzy grają odpowiednio w drugą Mańkę. Nie, na przemian weź ten. Dobrze, będę wami dyrygował. Zaczynamy. Dajesz imię postaci, czasem. Ale osoba na lewo od dobrej postaci mi się przedstawia. Tak właśnie, może poopisujmy postaci naszych kolegów. Tak. Co chciałeś powiedzieć, Krzysiaczku? Właściwie to może wyjść. Dobrze, więc Myszu, opisz Przernena. Chcesz doprowadzić do rozpadu naszego małżeństwa, co? No to taki droid. Droid. Znaczy, no w sensie taki barbarzyńca czuły. Imieniem Szukam. Przernen. I jest ich dwóch. Okej, dobra. Rafał, opisz teraz Morwenę. Cześć, jestem Morwena. Jestem technomagiem. I ktoś mnie porwał i mi zrobił kuku i teraz go dorwę. I ogólnie moja moralność się mniej więcej z McCrowleyem pokrywa. Okej, dobrze, więc Ociu, opisz nam teraz Crowleya. Szlak, chciałem to zrobić tak, żeby każdy... No nie, no zapełtyliśmy się. Dobrze, opisz Alarę. Więc Alara jest przewodniczką karawan, która dołączyła do nas w połowie wędrówki i jej charakterystyczną cechą jest to, że jest właty. I jak dowiedzieliśmy się podczas ostatniej przygody, pochodzi najprawdopodobniej z dziwnego wymiaru, gdzie została sztucznie stworzona jestem jako noworodek i przerzucona do naszego świata, gdzie potem znaleźli ją jacyś ludzie, którzy wychowywali ją w jakimś, nie wiem... odosobnieniu czy czymś tam. Nie no, wychowywali mnie przewodnicy karawan. No, okej. Okay. Takie lud nomadów. I ma takie zwierzaki, takie czworołapy. Tak, łaszczury, o tak, to jest to słowo, budyń i kisiel. Tak. Rany boskie, ktoś to zrobił w wyczerpujący i zrozumiały sposób. Dobra, Kamil, to został już tylko Crowley. Crowley jest byłym zabójcą. To powinno być z takim cudem tam. Tak, który zasadniczo został wmanewrowany w to, żeby już nie być zabójcą, ale potem stwierdził, że właściwie to on rzeczywiście powinien przestać być zabójcą i próbuje stać się lepszym człowiekiem. I ma krótkie nogi. Okej, dobra, tak, właśnie tymi ludźmi gracie. I w ostatniej przygodzie działy się rzeczy. W tym momencie znajdujecie się trochę poza miasteczkiem Jędw, w lesie, gdzie wylądowaliście po szybkiej ucieczce z siedziby kapłanów Eonów, po tym jak ją delikatnie obrabowaliście. Nie tak delikatnie. Subtelnie. Nikt nie zginął, to jakby... Jak na nas, to nieźle. Prawda? Nic o tym nie wiem, tylko się domyślam. Tak, ponieważ dosłownie przelecieliście kilkanaście minut, pół godziny tylko po to, żeby się oddalić od miasta, wylądowaliście, żeby się zebrać, ponieważ uciekliście panicznie tuż po tym, jak zarąbaliście im źródło zasilania do portalu, który sami mieliście i który penetrowaliście we współpracy z kapłanami Eonów, tylko że potem wymigaliście się tak, żeby... Renegocjowaliśmy. Jednostronnie zmieniliśmy warunki umowy. Unilateralnie. Można też tak to ująć. A w tym drugim świecie, poza tym, że stworzono tam Alarę, znaleźliście miasto, w którym kopie tego samego mężczyzny toczyły ze sobą honorowe pojedynki. Wy też stoczyliście kilka, nieco mniej honorowych. A Crowley bardzo sprytnym, przebiegłym, szczwanym pomysłem sprawił, że wyeliminował ten egzemplarz człowieka, który był na szczycie tej drabiny społecznej, odebrał mu artefakt, lustrzaną maskę, która jest symbolem tej pozycji,
A wy, żeby uciec z tamtego świata, stworzyłyście jeszcze sobie pomocników. Dwóch, z czego jeden musiał pozostać w tamtym świecie, by utrzymać portal otwarty, a drugi wam towarzyszy. Są to odpowiednio Barry i Larry. To znaczy Barry pozostał w tamtym świecie, a Larry jest oryginalnym, stworzonym przez was sługą. Przez was mam na myśli głównie Morwenę, ale Alara pomagała. I też jest Właty. Tak, oni również są Właty, tak jak Alara, aczkolwiek... Chyba nie umie mówić? Rozumie, ale nie... Nie zna naszego języka. Mówi w swoim języku. Znaczy, rozumie was. A Barry do tego jest najszybszym człowiekiem na świecie. I co jeszcze? Tak, oni są Właty tak jak Alara, natomiast ten mężczyzna, którego widzieliście w kilkuset egzemplarzach, nie był. Dobrze, to chyba wszystko. Czy o czymś zapomniałem? Czy macie coś do dodania? No, mam takie pytanie. Chciałbym skraftować Poisona. Bardzo po prostu zdanie, teraz nie przetłumacz. Teraz słyszę, jak pani Koszowy się oburza. I potem go walnąć z różdżki albo z aksa. Tak? Nie. Pamiętasz, jak tamte wszystkie twory, znaczy ludzie, okej. Okay. Oni jedli taką konkretną papkę. Wszyscy jedli to samo. Chciałbym otruć to. I umiem tworzyć trucizny. I czy mam na tyle pojęcia, jak trudne by to było, żeby stworzyć taką truciznę, która by wszystkich ich wykończyła? Gdybym dodał do tego zapasu jedzenia. To da się zrobić. Natomiast zanim do tego przejdziemy, chciałbym, jakby wyobraźmy sobie tę scenę. Gramy w RPG w końcu. Więc dosłownie to wszystko, co właśnie powiedzieliśmy, to się zakończyło 5 minut temu, tak? Wasza ucieczka z miasta. Dopiero co wylądowaliście, Shernen nie ma pojęcia i zakładam, że może mieć jakieś pytania. Znaczy, ja chyba padłem tam i zobaczyłem, że leży pół tego człowieka ze srebrną, czy z białą maską. Lustrzaną, przepraszam. Już tak. Bez maski. Ja ją mam. Przypaśnie. Tutaj. Tak. Ogłuszona jest Samara, która była asystentką tych kapłanów. Tak, i nagle musimy się wszyscy szybko zbierać. Tak. Tak, więc ja chyba nie mam pytań, bo nie chcę na nie dostać tej dokładnej odpowiedzi. Tylko rzucam mimochodem, tym razem to nie ja. Właściwie to mi przychodzi do głowy pytanie, które Shernen być może powinien mieć. Bo ktoś tutaj ślubował, że nie pozwoli Crowleyowi już nigdy nikogo zabić. Technically it wasn't him. He doesn't know it. Shernen tego nie wie. It wasn't me. Znaczy, Shernen tego nie wie i Shernen też nie jest pewien, czym są ci ludzie z tego miasta. Czy to są ludzie, czy nie. I'm standing right here, goddammit! O, co to myśli? Dobra, jesteście na polanie w lesie, uciekliście stamtąd. Wszyscy ostatecznie w tych, że tak powiem, kluczowych wydarzeniach ostatnich brała udział Alara, Morwena, Crowley. Także Shernen i Shrama nie wiedzą? Shrama nie ma pytań? Czy Shrama chyba coś podejrzewa, bo mam w notatkach zdanie, które powiedziała do Shernena: widzisz, co się dzieje, jak ich zostawisz na 5 minut. I to była jedyna rzecz, którą ona powiedziała w trakcie ostatniej sesji. Tak, to prawda. Kluczowe zdanie. Chyba nigdy więcej nie możemy wrócić do żadnej świątyni kapłanów Weonów. No tutaj będziemy musieli wrócić, bo Asap tam został, ale może uda nam się go jakoś wykraść pod osłoną nocy. Pomyślimy o tym kiedy indziej. A na razie zastanówmy się, dokąd lecimy dalej. Do Barnabala. Tak, no chyba już na to czas. Dobrze, a gwoli przypomnienia dla tych słuchaczy, którzy mogli zapomnieć, kim jest Barnabal i dlaczego go szukamy? Chociaż przegląda notatki? Tak. Na pewno mam notatkę szczegółową na ten temat. Generalnie Barnabal najprawdopodobniej... Czy ja to... Chyba już to potwierdziłam, prawda? Barnabal jest tym człowiekiem, który przed jakby rozpoczęciem naszych przygód porwał mnie i więził mnie i przerobił mnie na cyborga, po czym wypuścił mnie i ja nie wiem, co się wtedy ze mną działo. Znaczy nominalnie nie tyle porwał cię, co zorganizował twoje porwanie. Miał od tego ludzi. No tak. Rozmawiałaś z człowiekiem, tak, który to zrobił w więzieniu w Styrtal. Dokładnie. W tej jednej przygodzie, której nie nagraliśmy. Przepraszam, w tej drugiej z dwóch przygód, których nie nagraliśmy. W każdym razie później była taka przygoda, w której byliśmy w opuszczonej już wieży Barnabala i tam sobie przeglądaliśmy jego rzeczy i wtedy znaleźliśmy między innymi
mapę prowadzącą do miejsca, do którego teraz idziemy. Tak, tam go dorwać. Tam zmierzyliście. Spotkaliście się również z tą inteligentną mazią z innego wymiaru. I okazało się, że ty byłaś już uprzednio jakby zarażona zmodyfikowaną wersją tej mazi. Tym wiecznym lśnieniem. Barnabal jest brodatym facetem z kryształem w czole. To jest opis jego osoby, jaki mam. Aha. Brodaty Vision. Tak? Zastanawiam się teraz, skąd go... Od Szardaka. Szardak to był chyba ten koleś właśnie z więzienia. A, tak. No, okay. Który zapłacił mu właśnie Barnabal i za to porwanie, no i brodaty facet z kryształem w czole. Pojawiał się i znikał. I znikał. A po drodze jeszcze, w trakcie tej podróży, w pewnym momencie nocowaliście w małej świątyni kapłanów Eonów, gdzie stary kapłan wam jeszcze mówił, że pochodził z tej samej wioski, co Barnabal. I powiedział, że on kiedyś też był kapłanem Eonów. Był jego mistrzem. W sensie ten starszy człowiek. Szeor Tebar. Prawdopodobnie. Jeszcze ważnych notatek, na które natrafiłam, jest taka notatka, że wciąż gdzieś jest moja kopia, która przeszła kiedyś przez jakiś teleport do kogoś tam, więc kto wie, czy jej nie spotkamy. A tak, prawda, no bo Szernenów jest dwóch, ponieważ wszyscy poza Alarą zostali skopiowani w pewnym momencie. I w tym momencie już wszystkich poza Morweną spotkaliście lub poznaliście ich los, tych duplikatów. Więc dla przypomnienia, drugi Crowley zginął. Nie do końca, mam go w mieczu. No w sensie, no bo musiał zginąć, żeby jego tożsamość została zamknięta w mieczu, tak. Druga szrama jest w załodze tych powietrznych piratów, co latają na wielkim kamieniu. Władcy niebios, jeźdźcy niebios, something. Coś niebios. Podniebni korsarze prawdopodobnie. Kosmiczni kowboje. Czy podniebni korsarze i władcy niebios to nie są dwie różne grupy? To są dwie różne grupy. Władcy niebios to ci bandyci, którzy latali na płatach. My teraz lecimy. Tak, a podniebni korsarze to byli ci, co mieli tego Gulbulbula. Znalazłem też notatkę, że to miejsce, do którego zmierzamy, miasto Maszyna, daje nam plus jeden do rzutów na Numenerę, kiedy już tam dojdziemy. Nie, to ty masz na to, bo dodatkowy research jakiś robiłaś. A, tak. Okej, okay, to może być ważne. I znalazłam też, że Barnabal to znaczy bal, który przynosi życie. Nie wiem, to prawda. To prawda. To właśnie chyba od tego kapłana. Tak, dokładnie. To nam powiedział. Wyrzuciłaś 20 na analizowanie tej mapy i dlatego. Dobra, no okej, okay. To dobrze, że sobie to przypominam. Tak, to wszystko były bardzo istotne informacje, które powinniśmy pamiętać. No i co, i nie pamiętacie? Pamiętacie. Znaczy, kolektywnie. No, to zawsze tak działa. Jak na studiach, dobre notatki to podstawa. Tak. Problem polega na tym, że ja z biegiem czasu robię coraz bardziej dokładne notatki, co oznacza, że z pierwszych sesji mam dosłownie 3 zdania. Ważne jest to, żeby jedna osoba robiła dobre notatki i jakoś cała reszta grupy sobie poradzi. Dokładnie. Tak. Będziemy robić kserów. Lecimy do miasta Maszyny. Tak. Rozumiem, że ruszacie w drogę. Tak. Tak, dobrze rozumiesz. Tak. I że macie zamiar zatrzymywać się tylko na tam postoje pod koniec dnia, tak? Tak. Tak. Okej. Czy chcecie się zająć czymś konkretnym na tych postojach? Crowley miał do mnie biznes. Tak, mam biznes. Ogólnie chcę się zająć truciznami, ale... Po pierwsze, trucizna, która by wybiła wszystkich tamtych. Czy to jest plan, który omawiasz z resztą grupy? Na razie chcę sobie opracować, czy to będzie możliwe, czy uda mi się taką truciznę zrobić, a po drugie chcę zrobić drugi rodzaj trucizny, który by usypiał. Okej. Okay. Widzę, że ty przygotowujesz swoją opcję Renegade i Paragon. Później będzie tylko, czy wciskasz lewy przycisk myszy, czy nie? Tak. To znaczy tak, to będzie wymagało na pewno zabrania jakichś składników na którymś z tych postojów. Mhm. Zakładam, że znasz się na truciznach na tyle, żeby wiedzieć, jakich, nie wiem, roślin szukaj, czy coś takiego. Tak, Poison Crafter mam na train. Więc nie każę ci rzucać na to, czy wiesz, jak to zrobić, natomiast na wykonanie już tak. Problemem
od razu mówię, że problemem na tę zabójczą, to znaczy tak zrobisz ją, problemem będzie to, czy zrobisz jej tyle, albo czy wiesz, ile jej zrobić, żeby rozcieńczona na cholera wie ile porcji dalej była zabójcza. Także zakładam, że po prostu rzuć mi. A co? I nie będę wiedział po prostu, czy mi się udało, czy nie. Bo nie wiem, jak, czy wydawać sobie coś, czy... Słuchaj, no i tak na koniec każdego dnia podróży odpoczywajcie, więc jeśli macie jakieś punkty wydane, to możemy o nich zapomnieć, bo jakby w tym trybie to nie ma znaczenia, więc wydaj po prostu. Okej. W sensie, ile masz efortu? Efortu 3. No dobra, no to ja mam w głowie poziom trudności, obniżamy go o 3 kroki i rzuć mi. Oh man! Naturalna 20. O, dobry początek! Dziękuję. That was nice. Widzisz, i dobrze, że rzuciłeś inną kostką. Okej, no więc po pierwsze wyszło ci i wiesz, że ci wyszło. Teraz musimy sobie porozmawiać o tym, co ci daje to, że to jest 20. I mam tutaj dwa pomysły. Pierwsze jest takie, że wyszło ci coś tak zabójczego, że... To wciąż jest bardzo niewielka ilość, która po prostu rozcieńczona. To jest po prostu homeopatyczny cud, tak? Drobinka na 1000 porcji i wciąż Felix starczy. Felicis. Druga moja propozycja była taka, że po prostu wyszło ci tego bardzo dużo. Więc to sobie wybierz, co wolisz. Jakaś mała fiolka czegoś, co powali całą armię, jeśli cała armia zje z jednego gara, czy po prostu wiele fiolek czegoś mniej... mniej zabójczego. Ja bym się zastanawiał w inną stronę. Okej. Słucham. W lewo. Tak, trucizna działa tylko w lewo. Lewoskrętna. Lewoskrętna trucizna. Nie, myślałem na przykład, żeby... Może ta trucizna by ich przeprogramowała. Okej, to obawiam się, że to wykracza poza... Ich programowanie to jest... To już jest jakaś Numenera. To już by było tak. Bardziej Numenera. Tak. Ale czekaj, tak... ale jaki efekt chciałbyś uzyskać? Nie, bo ogólnie mój plan związany z tą trucizną był taki, że oni wszyscy padną i wtedy stworzymy sobie wszystkich tam posłusznych od nowa. Tak. A myślałem, że można by ominąć ten cały proces budowania na nowo. Właśnie... To znaczy, nie przeprogramujesz ich, bo to jakby wykracza poza twoje kompetencje. Możesz zrobić jakiś środek, który sprawi, że staną się podatni na sugestie. Tylko, że to zamienisz ich trochę w takie bezwolne zombie. Jakby na pewno ograniczysz ich skuteczność w ten sposób. Okay. Ale to jest jakby, jeśli chcesz, żeby ta 20 to ci dała, to proszę bardzo. Nie chcę tego. Okay. Po prostu fiolkę bardzo skoncentrowanej trucizny. Dobra. I na przykład, żeby właśnie wszystkich ich wybić, musiałbym całą zużyć, czy mogę połowę na przykład tego zużyć? Myślę, że starczy połowa. Okej. Okay. Musisz mi jeszcze rzucić na tę usypiającą. A, bo ja jeszcze mam ten... jeden Poison Crafta i trzy... Tak, trzy efortu, tak? Mhm. 17. No to ci po prostu Dobra. Wyszło. To zakładam, że masz tam jakieś... Bo to chciałbyś, żeby co? Żeby na przykład można tym pokryć ostrze? Tak, pokryć ostrze i po pierwszym tym po prostu, po pierwszym cięciu trafionym usypia. Na jakiś czas. No, 17 rzuciłem. To nie na każdego zadziała, ale tak. No i masz tam tego, nie wiem, z 10 porcji. Tylko, że na pewno uwadze twoich towarzyszy jakby nie umknie, że zajmujesz się pichceniem trucizn. Od choćby dlatego, że jest to coś, czego nigdy nie robisz. Więc... Nie no, ja cały czas pracuję nad tą usypiającą. A, rozumiem. Czyli po prostu mówisz... dzielisz się tym, co robisz, tylko mówisz, że robisz tylko usypiające. Tak. Okej. Okay. To działa jako wymówka dla mnie. Nie wiem, czy ktoś inny ma wątpliwości. Czy ja mogę rzucić w jakiś sposób, żeby wiedzieć, czy kłamie? Bo mam trained lies and trickery, so technically... Okej, okay, tak, rzuć mi. Zależy, kiedy próbujesz się zorientować, bo ja czasami mówię prawdę. Bo naprawdę też pracowałem nad tą usypiającą. Ten kłamie, ten zawsze mówi prawdę, ten czasem mówi prawdę, czasem kłamie. What do? Kill all of them. Ten zapowiada pogodę. A ja jestem specialized w lies or trickery, więc ja bardzo dobrze kłamię. No to ty rzucasz i dodajesz sobie plus 3 do tego rzutu. Plus 6, tak. A ja co, plus 3? Tak. Bo mam trained. Tak. Dobra, nie będę tego zmniejszać, let's just see what the dice say. Tak. Nie. Nie.
Dobra, spoko. I got you fooled, fool. Okej. 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 Czy ktoś ma jakieś inne rzeczy, którymi chciałby się zająć na postojach? Czy w momencie, kiedy... Bo Morwena głównie stała tam przy tym panelu i kombinowała z tą maszyną w tym mieście, która wytwarzała kopie i zakładamy, że stworzyła mnie. Znaczy, dosłownie znaleźliście tam, że tak powiem, dane techniczne noworodka, którym byłaś, więc myślę, że możemy przestać zakładać i po prostu przyjąć to za pewnik. Czy możesz dać Alarze trochę czasu na to, żeby się pogodziła z myślą, że jest dzieckiem z probówki? Na miłość boską, to miało miejsce 24 godziny temu. Czy my o tym wiemy? Morwena wie. Nie, Morwena wie. Morwena wie, bo chyba nawet na ten temat żeśmy rozmawiały. No dobra. Z drugiej strony też był łaciaty, dokładnie tak jak ty. Wyszłyście z portalu z łaciatym Larym. Tak. Więc... Znaczy, nie trzeba być fizykiem jądrowym, żeby domyślić się pochodzenia Alary. Zwłaszcza, że chyba nie pamiętam, czy drużyna wie, że Alara została adoptowana. Nie pamiętam. Wydaje mi się, że mówiłaś im o sobie. Właśnie nie pamiętam, czy to jest meta wiedza, czy to jest jakby. Wydaje mi się, że mówiłaś im o sobie. Thank you, oh helpful and wise DM. Brzmiałeś jak NPC. Nie czekający na kolejny. To jest tu bark taki. Jumanji ostatnio oglądałem. Krzysiek jest po prostu tym NPC-em, który siedzi w karczmie i powiada: wydaje mi się, że mówiłaś im o sobie. Wydaje mi się, że mówiłaś im o sobie. Czemu ona mnie opuściła? Wydaje mi się, że mówiłaś im o sobie. Czy Alara rozumiała, co było tam w tej maszynie zapisane? No bo to było w jakimś takim obcym języku, prawda? Co Morwena w miarę go rozgryzła, żeby umieć go obsługiwać. Znaczy, asystowałaś Morwenie, kiedy tworzyła chyba zarówno najpierw Larego, potem Barego, a na pewno przy tym drugim. Przy tym pierwszym ja chyba byłam sama z tym gościem ze świątyni. Dowarem. Tak, bo ja pamiętam, że Lary zaczął do nas iść i ja zobaczyłam, że on jest łaciaty i wtedy miałam takie wow. Raz. No, asystowała się, kiedy Morwena tworzyła Barego. I chyba wtedy, żeśmy znalazły moje, że tak powiem, pliki. Tak. Tak. Czy tam była informacja na temat przedmiotu, z którym ja jestem związana? Nie. No właśnie. Nie było też informacji, która by mówiła, że jest przedmiot, z którym jesteś związana. Znaczy, no ale moje założenie w tym momencie jest takie, że prawdopodobnie jest. No bo jakby tu słowem wyjaśnienia dla słuchaczy, jeżeli nie kojarzycie, no to jakby wszyscy ci te kopie tworzone w tej maszynie są, ich posłuch jest związany z jakimś przedmiotem. W jakiś sposób jest to jakby związane z ich genetyką. A tak, Lary i Bary są zakodowani na jakąś różdżkę, która gra muzykę, która jest w posiadaniu Morweny. Tak. Nie, to nie jest różdżka, która gra muzykę, to jest, już ci mówię, różdżka odstraszająca insekty, zasięg 1,5 metra. Jeszcze lepiej. Czyli patyk z piórkiem do machania. Taka łapka na muchy, nie? Taka packa. No. Czyli nie wiemy, czy Alara jest z czymś związana i jaki to byłby przedmiot? Nie. Damn it. To ja spędzam całą drogę rozkminiając, czy jest taki przedmiot i czym, co może nim być. Małe, łuskowane zwierzęta. I kto mi to zrobił? Nie, bo ja przecież kiśle i budynie spotkałam o wiele, wiele później. No tak, ale coś się do nich przyciągnęło. They're pretty. A właśnie, ja teraz mogę rozmawiać ze zwierzętami. Okej, okay, no to w takim wypadku po 2 dniach lotu zbliżacie się do celu. Czy widzimy coś na horyzoncie? To znaczy od dawna na horyzoncie widzi się góry, ten łańcuch gór czarnej grani, który dzieli niemalże cały kontynent na dwie połowy. I mieszkańcy tej zachodniej połowy, tam gdzie obecnie się znajdujecie, to traktują go jako koniec świata i koniec cywilizacji. Mieszkańcy drugiej połowy, tacy jak Shernen, wiedzą, że to nie do końca tak, jakby tam po drugiej stronie też da się żyć. Natomiast jest to wielka, naturalna granica. Naturalna, jak się spojrzy na mapę, to one wiodą niemalże w prostej linii, więc zapewne są jakimś efektem kształtowania terenu ludzką ręką, czy w każdym razie czyjąś inteligentną ręką, nie tylko ludzie tu mieszkali i maczali palce w tych górach.
I widzicie je na horyzoncie już od dawna, jakby w trakcie swojej wełdrówki zasadniczego, gdy tylko opuściliście Pertal i trochę się zbliżyliście. One zaczęły majaczyć na horyzoncie. Czyli widzimy góry. Tak. Pytałem się, czy widzimy coś konkretnego. No daj mu diemować na miłość boską, no. Słuchaj, jak chcesz, to ja mogę zakończyć tę przygodę w trzech zdaniach. A nie, nie, dzięki. Don't anger the DM. Czy widzimy już to miasto, do którego jedziemy? Nie, bo jeszcze dzień lotu przed wami. Natomiast widzicie... A ile już lecimy? Dwa dni. Od Jętw dwa. Dwa dni. Od początku to tylko ty wiesz. Myślę, że nikt nie wie. A i to nie do końca, bo musiałabym sprawdzić notatki. Ja sobie wezmę percepcję jako mój skill, ten flex skill. Mówimy już na ten ostatni dzień, kiedy dolecisz. Znaczy już po prostu tak, no tak ogólnie. Będziesz lepiej widział góry. Do odwołania. Flex skill, on tylko na trained może być. Nie mogę tak sobie zwiększyć tak, czegoś tak, na... To musi być nowy. W sensie coś, tylko masz na skille, których nie masz trained w tym momencie. Wstaje nowy dzień. Dzień, w którym wiecie już, że o ile nie wydarzy się coś nieprzewidzianego, dotrzecie do celu. Bo nowy dzień wstaje, bo nowy dzień wstaje. Dziękuję. Się dziękuję. Ja po prostu poczułam ten więź między całą naszą trójką. Miałam takie... Czuję się wykluczona z więzi, bo nie wiem, co to jest i czemu. Piosenka SDM-u. Tak, okay. Którą ja znam z obozów letniskowych. W sumie nasza bliższa przyjaźń, Krzysiek, się zawiązała wokół SDM. Ale chyba pożyczyłeś nie docenia. Mi płytę. I teraz żałuję. Zabierzcie te ostatnie 20 lat. Spada na was głos i giniecie. Uśmiechaj się. Kusi, nie? Oh, Jesus. Give in to the power of the dark side. It's so cute when he smiles. No więc wam, graczom, dopisują dobre nastroje, natomiast chciałem zapytać, jak czują się wasze postaci, gdy budzą się rano ze świadomością, że przed końcem dnia ta podróż dobiegnie w końca. Na przykład interesuje mnie, co się dzieje w głowie Morweny. Wiele skomplikowanych procesów, to znaczy z jednej strony nie mogę się wprost doczekać, kiedy zacisnę swoją wyposażoną od niedawna w sztylet dłoń na gardle Barnabala. Jak chcesz się zacisnąć, żeby jeszcze ten sztylet... Wiesz co, chcę jedną ręką ją przytrzymać, a po prostu drugą ręką go dźgnąć. Okej, okay, dobrze, tak, teraz to widzę. Dagger, Barnabal, no kiss! Yep. A z drugiej strony... Pen. Z drugiej strony, przepraszam, ja to mówię... Barnabal? Dagger! I have a Barnabal, dagger! I have a dagger! Dzisiaj nam się nie uda odgrywać dramatycznych momentów naszych postaci. Oczy czuję. Kontynuuj, chcesz mu zrobić bardzo duże kuku. Tak, a z drugiej strony no czuję oczywiście jakiś taki wielgachny niepokój na myśl o tym, że będę musiała znów spotkać się z tym człowiekiem. Mimo, że ja go tak do końca nie pamiętam, tak? Jakby... Chyba w ogóle. No w ogóle go nie pamiętam, jakby mam jego obraz powstały na podstawie tych informacji, które zdobywaliśmy podczas naszej długiej wędrówki, ale no jednak jest ten taki lęk na myśl o tym, że staniemy twarzą w twarz i że... No nie wiem, może on mnie jakoś na przykład zaprogramował, może coś będzie w stanie mi jeszcze zrobić, albo dowiem się jakichś rzeczy, których nie powinnam wiedzieć. Tak więc no, generalnie kłębowisko emocjonalne, które staram się tuszować, tak żeby moi towarzysze... Czy udaje jej się to zatuszować przede mną? Pewnie nie, bo ja nie mam skilli społecznej. Ale ja też bym chciała wiedzieć, bo jeżeli nie zatuszowała, to I know... Bo ja staram się być dobrym człowiekiem i chcę ją pocieszyć w takim razie. Inaczej, pytanie, czy starasz się to zatuszować, próbujesz to ukryć znaczy, swój... Staram, nie chodzę i nie jęczę. Ale podchodzisz do ogniska i... No generalnie jestem bardziej w sobie niż zwykle. Ja próbuję zapewnić... Jak ona się nazywa?
że będziemy z nią do samego końca. Pamiętałem. Morwena, nie martw się, pomożemy ci ze wszystkim, co może nam się przydarzyć tutaj. Pamiętaj, że jesteśmy z tobą. O, dziękuję. Aczkolwiek trochę martwię się o was, bo ten człowiek jest bardzo niebezpieczny i nieprzewidywalny. I nie ja też jestem niebezpieczny i nieprzewidywalny. Ma rację. To nie jest dobry moment. Ale ma rację, trzeba mu przyznać rację. Niestety. Jakbyś potrzebowała pomocy z zaśnięciem, to ważyłem ostatnio pewne rzeczy, które mogą pomóc. Nie, myślę, że tę ostatnią noc muszę po prostu spędzić na samo udręczaniu się tym, co nastąpi. Ale jeśli przeżyjemy tę przygodę, to... Let's get wasted. Yep. Masz to jak w banku. Ja tylko patrzę na Larego i tak... Co my z tobą zrobimy? A ja staram się jeszcze pogłębić moje połączenie w moją więź z mackami na plecach. A właśnie, czym je karmiłeś przez te dwa dni? No, jak poszukiwałem tych zieleniny i tak dalej do robienia trucizn, to też jakiegoś królika polowałeś. Tak. No i też sobą też go karmiłem. Jak to robisz? Co robisz? Żeby pogłębić więź. No, co chcesz? Bo teraz tak spojrzałam na swoją kartę i się zaczęłam zastanawiać, bo ja w toku naszej przygody nauczyłam się paru nowych umiejętności i zastanawiam się, czy... Bo to jest tak, że jak ty nie nakarmisz swojego ukwiału, to on się robi agresywny, prawda? Mhm. No, głodny, tak. Jestem ciekawa, czy moja umiejętność byłaby go w stanie uspokoić. A umiejętność na... No, tak Crowley musiałby przegłodzić macki, żebyś ty miała okazję dokonać tego eksperymentu, a nie wiem, czy macie na to czas w tym momencie. Bo karmił je, więc nie są głodne, nie są agresywne w tym momencie. Staram się medytować, wyczuć może myśli i przy okazji w tym momencie też pomału je karmić, żeby mi się wpiły po prostu w żyły. Okej, podoba mi się. Rzuć mi na intelekt. Czy coś... Ja liczę sobie twój effort w głowie po prostu. Okej. Wątpię, żebyś miał Numenera? Umiejętność, którą... Numenera? Nie do końca. Okej. 14. W momencie, kiedy kończysz je karmić i one odrywają się od twoich rąk i zaczynają się zwijać, jest taki moment, w którym zastygają w pół ruchu i wtedy czujesz je tak jakby nagle... Znasz to uczucie, kiedy zdrętwieje ci rełka i potem pomału wraca ci do niej czucie? Mhm. Więc w pewnym momencie nabierasz czegoś takiego z tymi mackami. Przez chwilę czujesz je i zaczynają reagować. Mogę nimi jakby je kontrolować. Zaczynasz je kontrolować. No po czym one zwijają się gdzieś w głąb pleców, gdziekolwiek one się chowają. I to jest ten moment, w którym nie do końca to tracisz. Jakby czujesz, że one tam są. I masz wrażenie, że gdybyś się skupił w pewnym momencie, być może byłbyś w stanie je wykorzystać. Okej, super. Dobrze, czy ktoś jeszcze ma do mnie jakiś interes, zanim ruszycie w ten ostatni lot? Znaczy, ostatni przed dotarciem do celu. Chciałbym zrobić save'a. Quick save'a. Rozumiem, że nie. Znaczy, nie, pytań nie mam, ale Shernan jest melancholijny przez te ostatnie dni po wyruszeniu z kaplicy. Zawsze uważał, że jeśli tylko będzie dobrym człowiekiem i będzie dawał przykład, jest w stanie coś zmienić. Zaczyna trochę w to wątpić i zastanawia się, czym się skończy ta podróż, ale już chce ją dopatrzeć do końca. Czy Shernan obgaduje to z Shernanem? Nie, to są przemyślenia, które Shernan zachowuje dla siebie, nawet jeśli drugi Shernan ma podobne. Okej. Ostatni dzień lotu. Po paru godzinach, jeszcze nie ma południa, na horyzoncie widzicie dym. Jak to się nazywa? Smuszki dymu? Tak? Coś płonie. Przed wami? Na trasie do celu. Właściwie to prawdopodobnie już blisko celu. Mimo to mija jeszcze parę godzin i zaczyna zachodzić słońce. Gdy dolatujecie... Ja nigdy nie wiem, bo lecicie na dwóch płatach, czy... Mm-hmm.
ludzie z jednego płatu są w stanie porozumiewać się z ludźmi z drugiego płatu? Nie macie radia ani telefonu, więc zastanawiam się. A jak lecimy tak obok siebie, nie? To możemy głośniejszym głosem. Zastanawiam się, czy zawsze w trakcie lotu utrzymujecie taki szyk, że lecicie. Nie zawsze, skrzydło w skrzydło. Ale jak chcę sobie coś powiedzieć. Myślę, że biorąc pod uwagę, jak. Używamy jodłowania. Jak długo lecimy i biorąc pod uwagę, że Alara przewodziła karawanom, które czasami muszą się komunikować na dłuższych odległościach, jak karawana jest rozciągnięta na ileś tam wielszczurów, czy jak siekolwiek nazywają istoty, na których przewozimy towary, to myślę, że mają jakiś system, wiesz, znaków machania, czy flagami. Podejrzewam, że Alara nauczyła drużyny takich podstaw. Mamy takie puszki przywiązane sznurkiem. Tak, koniecznie. Znaki dymne. Tak. Nie wiem, jakiś tam prosty system wyraźnych znaków, które na przykład oznacza, nie wiem... Zbliż się, to pogadamy. Tak, nie wiem, zbliż się, musimy się zatrzymać, zwiększmy tempo, czy coś takiego. Jedzenie na horyzoncie. Tak. I really need to pee. To jest najważniejszy znak. Okej. Lecicie nad doliną. Jesteście już blisko celu. Dzień pomału dobiega końca. I w pewnym momencie dostrzegacie, nie wiem, kto z was jest najbardziej spostrzegawczy, nie wiem, kto z was w tym momencie przepatruje horyzont, dostrzegacie małe miasteczko i porównując dolinę, którą widzicie przed sobą z mapą, którą wynieśliście z wieży Barnabala, orientujecie się, że to miasteczko to jest właśnie to. I dłuższą chwilę zajmuje wam dopatrzenie się, bo przecież widzieliście utkany ze światła wizerunek tej kroczącej machiny. Dłuższą chwilę zajmuje wam dopatrzenie się, że tamta krawędź wzgórza to nie jest naturalny, to nie jest skała, to jest właśnie wielka noga, która ta machina stoi tu od tak dawna, że jest porośnięta, jest pokryta glebą. Na stawach tych nóg rosną drzewa. Także samo miasteczko, które składa się z niskich kamiennych budynków, takich okrągłych i dość pełkatych, wygląda po prostu jak górskie miasteczko, tak? Trudno wam powiedzieć, czy zbudowano je, kiedy jeszcze ta maszyna kroczyła, czy może wzniesiono je, kiedy już zaległa tutaj na zboczu góry. Dym, który widzieliście wcześniej, pochodzi z ognisk, które płoną nieco niżej w dolinie. Tam są jakieś małe wioski. Co robicie? Mordujemy wszystkich. Murder hobo? Czy ta noga jakby... Jak ta noga łączy się z czymkolwiek? Czy nie widzimy? Czy chodzi pod ziemię jakby? No właśnie... To jest tak, miasteczko jest zbudowane na, nazwijmy to, korpusie tej machiny. Mhm. A ponieważ nogi wyginają się trochę tak jak pajęcze, tak? Czyli korpus jest poniżej stawów nóg. Kolan. Rozumiecie, o co aha, mi chodzi? To jest korpus i noga idzie najpierw w górę, zanim potem w dół. Tak. I ile jest tych nóg? 6, widzicie 6. Jakiego rozmiaru są te wzgórza? Tak wielkie, że tam mogą być jeszcze jakieś nogi, których nie dostrzegamy? To znaczy, biorąc pod uwagę tak, jak to jest ułożone, to prawdopodobnie część tego korpusu jest nie wbudowana, tkwi w zboczu. W związku z tym po tej stronie korpusu mogą być jakieś kolejne kończyny, które są po prostu w górze w tym momencie. Korpus jest wioską. W sensie ta wioska... Na korpusie jest miasteczko. To jest to wygląda jak coś, co mogłoby spokojnie mieć kilkanaście tysięcy mieszkańców. I ono ma jakby też takie warstw. W sensie to w górę jakoś idzie, tak? To jest taka... Ten korpus to jest taki pajęczy, taki kadłubek? Taki... Tak, i miasteczko jest zbudowane jakby na jego... Na wierzchu. Okay. Nazwijmy to na wypłaszczeniu korpusu. A, na czubku? Na czubku. A, nie na zboczu. Okej. Okay. Dobrze. Zakładam, że to dziwne miasto z nogami to jest nasz cel, tak? Dlaczego ono wygląda jakby to było od zawsze? Ja myślałam, że my ścigamy to miasto. Dlaczego ja myślałam, że my ścigamy to miasto?
No, ono wygląda jakby mogło chodzić, ale widocznie od dawna nie chciało nigdzie pójść. Shrama przygląda się temu miasteczku przez chwilę, pociera podbródek, mówi, jak sądzicie, ilu ludzi może mieć ze sobą ten cały barabal? Barnabal. Rabarbar. Co wszystko powiedziałam? Jedno. I tak trup. Trudno powiedzieć. Tak naprawdę on chyba jest, patrząc na przykład po tej wieży, jest raczej takim samotnikiem i najwyżej sobie, nie wiem, wynajmuje jakichś ludzi czy coś. Albo nie tworzy. Żeby, tak, nie sądzę, żeby miał jakąś, nie wiem, grono popleczników takich ochoczych, ale... Ale może mieć jakieś konstrukty. Tak, konstrukty. Wiedzą co innego, a one będą raczej go słuchały. Czyli nie stworzył sobie armii kopii, ale na przykład stworzył sobie armię konstruktów, które są tak jak ty, cybernetyczny? Nano-cybernetyczny? Trzeba wjechać do miasta i się dowiedzieć, znaleźć oberże, zagadać z gospodarzem. Równie dobrze to może być całe jego miasto, też by mnie to nie zdziwiło, jakby się okazało, że to jest jakaś... Ale chcemy tak może... wbijać na Hama, nie robiąc żadnego rekursa. Czekajcie, bo tak, kiedy opisywałem sytuację, mogło mi umknąć miasteczko zbudowane na kroczącej machinie, miasto. A tam nie widzicie śladów życia. Tam nie ma świateł, tam nie ma. Czyli nie chciał wszystkich mordować, bo już nie żyją. Mówiłem o ogniskach. Ogniska są w wiosce poniżej. Tak, poniżej. Czyli u stóp tego jest tak, wioseczka. Tak. Mówiłem, lecieliście tak, tak. Nad doliną, tak? Więc te doliny są, te wioski są na dnie tej doliny. Czy możemy po cichutku przelecieć nad tą wioską i tak zawisnąć i patrzeć, co tam się dzieje? Miastem? Na razie wioską. A potem miasto. Możecie próbować. Czy płaty wydają dźwięki? Nie. No. Ale na, że tak powiem, pustym, czystym niebie będą widoczne. W nocy. Jeszcze... Oni będą oślepieni ogniskami. Znaczy jeszcze nie zapadła noc. Możecie poczekać. Możecie poczekać. No to możemy najpierw oblecieć miasto może, a potem wrócić do wioski. Założyłem, że jest ciemno, że ogniska, tak? Znaczy no, Krzysiek mówił, że zmierzcha, więc tak. Mhm. Z drugiej strony wiesz, jeżeli... Znaczy teraz możemy oblecieć miasto, żeby zobaczyć, co nam się uda jeszcze, póki nie zgasło, że tak powiem, światło. A potem możemy spróbować po nocy, że tak powiem, obejrzeć te wioseczki, no bo coś tam przy ogniskach zobaczymy, no ale z drugiej strony jakby też chyba nie widzimy w ciemnościach, więc nie polegałabym na naszym lataniu po ciemku za bardzo, bo jeszcze się wpieprzymy w którąś z tych nóg i koniec. Zależy też, jak nisko lecimy. Znaczy wiesz co, gdy już zapadnie noc, no to księżyc będzie dawał trochę światła. Lataliście już po zmierzchu swoją drogą. No tak, no ale wiesz, z drugiej strony to jest różnica pomiędzy mamy względnie obrany kierunek, nie wiem, kierujemy się gwiazdami czy czymkolwiek i lecimy na mniej więcej tym samym pułapie w jednym kierunku, a próbujemy zrobić rekonesans latając niżej, żeby cokolwiek zobaczyć. Okej, ujmę to tak. Shrama się nie rozbije o nic. Spoko. Ja mogę użyć mojego szyfru 8, który mi daje 8 godzin widzenia w ciemności i możecie się kierować moim ukwiałem. Lecieć za mną. Honing beacon. Ten samolot ma światełka. Jeszcze możesz nim wymachiwać tymi mackami, no skierować jak taki ten... To będzie dobry trening. Lotnisku. Kiedy tak świecą, to znaczy, że zaraz wejdą w nadprzestrzeń. Nie, jak ten jak się pojawiają, to słychać ten taki dźwięk. Nie, miecz świetny. Nie, nobody. Więc tak, żeby dobrze wszystko widzieć, co się dzieje pode mną, używam szyfru, który mi daje. No to są jakieś kocie oczy chyba. Coś w tym stylu. W sensie musisz wydubać własne i wsadzić sobie kocie oczy. I hope that's the case. Kocie łapki i sznurówki. No, tak robię. Tak, akceptowalny plan. Tak, tak, tylko... Sorry, ja się trochę zawiesiłem, bo jeszcze nie zapadł zmierzch. A, nie zapadł! Więc tego nie robię. Chyba że czekacie na zmierzch, żebyś miał przewagę, no nie. Bo będziesz widział po ciemku. No nie, nie trzeba. Czyli przelatujecie nad miastem. Tak, na i razie. Rozglądamy się. Dobra. Używamy naszej spostrzegawczości. Okej. Jak mówiłem, w mieście nie ma świateł, nie ma żadnego... Nie ma mieszkańców.
Po prostu, więc to nie jest tak, że wszyscy siedzą w domach i nie zapalili świateł, tylko na uliczkach jakby nie widać żadnego śladu, że ktoś tam był, żadnej działalności, tak? Są tam budynki, które służyły jako jakaś miejscowa gospoda, czy coś takiego, i tam po prostu nie ma... Nie pójdziemy do oberży. Nie ma nic na dziedzińcach, nie ma, nie wiem, prania rozwieszonego, żadnej przerwanej pracy. Ale one, znaczy, bo wygląda na opuszczone, a czy wygląda na w ruinie, czy po prostu na puste? Wygląda na puste. Natomiast, ponieważ jest opuszczone, żeby nie powiedzieć wymarłe, w związku z tym każdy ruch, który jednak tam jest, najmniejszy, przyciąga waszą uwagę, więc jakieś dzikie zwierzęta, które się tam jakby zagnieździły, czy coś. Jakie coś zwierzęta? Czy mają ogony? Jakieś sześcionożne, gadowate psy. No nie wiem, o co mnie pytasz. Jeśli jest tam coś, co ma piękny dwukolorowy ogon, na pewno bym ci o tym powiedział. Dobrze. W pewnym momencie widzicie sylwetkę, ludzką sylwetkę, która przemieszcza się, wychodzi z jednego budynku i idzie do następnego. Do największego budynku w mieście. Czy ma kryształ na czole? Czy ma brodę? Czy podlatujesz, żeby jej się przyjrzeć? Mhm. Jak blisko podlatujesz, żeby jej się przyjrzeć? Żeby się przyjrzeć. Żeby zobaczyć, czy ma brodę i kryształ na czole. Obniżasz pułap i kiedy jesteś blisko, sylwetka podnosi głowę, żeby ci się przyjrzeć. Widzisz, że nie ma brody ani kryształu na czole. Mhm. A ma za to metalowe rełce. Czy jest to Morwena? Nie. Ale ma metalowe ręce. Obserwuję cię. Obserwuję. Ja mam tylko jedną metalową rękę. No. Nie, tak. To nie jest Morwena. Tak, tylko uściślam. No. Ale czeka, co zrobimy. Co lądujemy, zagadać? Jest jeden. Możemy spróbować. Oba płaty lądują? To jest pytanie do was. Tak, ale może jeden na dachu? W takim wypadku będę musiał wiedzieć, kto jest na którym płacie. Zakładam, że skoro Mac powiedział, że ląduje, to kto był z Maciem? Morwena? Dobrze, no to... Morwena i chyba drugi Shernen. Drugi Shernen. No to pierwszy Shernen, Alara i Shrama w takim razie byli na... Płacie, który ląduje na dachu? Chyba, że pierwszy Shernen, bo mogli mi się pomylić, to już ty decyduj. Tak czy inaczej będziesz odgrywał tego Shernena. Crowley wylądował swoim płatem przy sylwetce z mechanicznymi rękoma. Ci, którzy są na jego płacie, czyli jak już ustaliliśmy, Crowley, Morwena, jeden z Shernenów i tyle. Gdzie jest Larry? Z Morweną? Aha. Okej. I Larry. Widzicie, że ten mężczyzna ma, jak już wspomniałem, mechaniczne ręce, ma również mechaniczne nogi. Poza tym jest ubrany w wystrzępioną szatę. Na twarzy zaś, na czole ma wypisaną cyfrę 8, wymalowaną farbą. Nie, to znaczy, że z takich jeszcze co najmniej 7. Przygląda się wam. Po czym unosi jedną z swoich rąk i wskazuje wejście do tego największego budynku w mieście. Pytam go, co tam jest. On nie odpowiada. Umiesz mówić? On nie odpowiada. Wchodzimy? On nie odpowiada. Nie odpowiadam. Dobra, zaczynam iść w stronę budynku. Idę za Shernenem. Idę za Morweną. When this conga line enters the building. Ta, 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 ta. Co oni robią? Pyta Shrama Allare. Najwyraźniej wchodzą do budynku. Powinniśmy iść z nimi? To jest bardzo dobre pytanie. Ja bym poczekała parę minut i jeżeli wkrótce nie wyjdą, to bym poszła ich ratować, bo pewnie coś się stało.
Shernen też tam jest? Shernen bierze udział w dyskusji? Shernen pewnie brał udział, ale Kamil nie słuchał, bo się zamyślił. Shrama i Alara zastanawiają się, czy pójść za grupą, która wchodzi do budynku. Czy czekać, aż ktoś wyleci przez okno? A czekaj, ale Shernen już tam wszedł. Tak, jest dwóch Shernen. Nie, drugi Shernen też wchodzi. Jak? Jesteś w płacie na dachu. Właśnie. A! Tego dotyczy ta rozmowa. Wow. Nie, to czeka. To i razem z Alarą i to. Czy wy się postanowiły tam wchodzić? Nie, czekamy. Nie, ja wchodzę. No to... Jezus Maria, to komedia omyłek. Nie, no bo on się zaśmiał, jak to powiedziałem, więc myślałem, że coś głupiego powiedziałem. Prawdopodobnie. Co z przyzwyczajenia. Dobra, grupa z pierwszego płata wchodzi... Mężczyzna z mechanicznymi rękoma wchodzi za wami i korytarz prowadzi do dużej, okrągłej sali wewnątrz budynku. Tam po drodze odchodziły od niego jakieś odnogi. I w tej sali znajduje się... Po pierwsze zmienia się materiał, bo budynek jest zbudowany z szarego kamienia. Natomiast tutaj posadzka najpierw jest wyłożona kamieniami, ale potem zamienia się w taki srebrno-biały metal. I w tym srebrno-białym metalu tu w podłodze jest okrągły otwór, w którym znajduje się korytarz prowadzący w dół, nachylony, tak? Który prowadzi gdzieś w głąb. Normalnie powiedzielibyście w ziemi, ale ponieważ znajdujecie się na wierzchu wielkiej mechanicznej maszyny, domyślacie się, że po pierwsze, że ten srebrno-biały metal jest jej kadłubem, jakimś rodzajem, jest elementem konstrukcji tej maszyny, a po drugie, że ten korytarz prowadzi do jej wnętrza. Człowiek z mechanicznymi ramionami wskazuje tenże korytarz. A się powiedziało A, trzeba powiedzieć i B. Chodźmy głębiej, zobaczymy, co nas czeka. Idę za Shernen. Idę za Morwana. Człowiek z mechanicznymi ramionami idzie za wami. Schodzicie. Patrzę na niego ukwiałym. Czy czujemy jakieś zapachy? Powietrze jest suche. W powietrzu czuć lekki zapach ozonu. Tak trochę jakby po burzy. Wyładowania. Przed wami coś szumi. Słyszycie szum? No, może port? Jesz jak byk. Szelestu. Szumu. Tak. Grupa, która znajduje się wciąż na dachu, minęło już parę minut. Tik, tak. Pierwsza grupa nie wyszła z budynku. Nie słychać krzyków. Może teren jest czysty. Czy idziemy za nimi? Czy chcesz zostać i popilnować płata? Patrzę się na Shramę. Nie, chyba wolałabym, żebyśmy się nie rozdzielali jeszcze bardziej. No, że to sprawdźmy w takim razie, wyjdźmy przynajmniej do środka i zobaczmy, co. Bądźmy tą tylną grupą, strażą tylną. Shernena podnosi płat z dachu, żeby wylądować. Shrama, co ja powiedziałem? Shernena. Shernena? Okej. Okay. Shrama podnosi płat z dachu, żeby wylądować na ziemi przed wejściem do tego budynku. I wchodzicie do środka, gdzie, jak się rzekło, najpierw widzicie korytarz z szarego kamienia, który potem posadzka zamienia się w śnieżno-biały metal. Dochodzicie do dużego, okrągłego pomieszczenia, gdzie na środku jest tunel prowadzący w głąb maszyny. Czyli nie ma innych odnóg, innych tras? Były inne odnogi, inne trasy, owszem. Założyłem, że idziecie na wprost. Idziecie na wprost. To możemy założyć, że ja puściłam przodem budynia i kiśle i powiedziałam, tropcie ich. I oni ich tropią. Brzmi dobrze, brzmi rozsądnie. Tak właśnie zrobiłaś. Doprowadziły cię prosto do tunelu. To idziemy dalej w głąb, starając się być w miarę cicho. A na to ja poproszę rzut, jeśli się składacie. I'm stealthing. Na co rzucę? Prędkość, speed. Speed task, jeśli nie masz umiejętności na skradanie, no to po prostu rzucasz. Możesz wydać punkty szybkości, żeby sobie obniżyć poziom trudności. Nie mam markera, więc mi się nie chce. Czekaj, muszę ci podać poziom trudności najpierw, bo tak to zazwyczaj działa. Masz zanotowane.
Tak. Czy jeżeli mam effort na 2, to mi coś daje, czy nie? To poziom trudności to 15 lub więcej. Effort na 2 oznacza, że możesz sobie dwa razy obniżyć. Do 6 lub więcej. Czyli możesz to obniżyć. Powiedziałem 15. A, tak. Okej. Okay. Możesz to obniżyć do 9, wydając. Masz edge'a na speed? 1. Więc wydając 4 punkty. Czy mój rzut dotyczy też innych, czy każdy musiałby za siebie? Dotyczy też innych, bo nie będziemy przy tym siedzieć. Ty prowadzisz ich, powiedzmy. Dobrze, to w takim razie powiedzmy, że wydaję. 4? Tak. 18? 18. No dobrze, skradasz się. To nie jest jakiś minor ukradek? Tylko na ataki. Nie. Na rzuty poza atakami tylko 19-20. Tak. Grupa przodowników. Tak. Juhu. Przodownicy pracy. Mężczyzna z mechanicznymi ramionami wysforowuje się przed was parę kroków. I w końcu korytarz przestaje się obniżać, wypłaszcza się i kończy się drzwiami. Zamkniętymi drzwiami, przed którymi mężczyzna staje, obraca się w waszą stronę i unosi obie ręce skierowane spodem dłoni do was w takim geście. Zatrzymajcie się. Hat. Okej, okay, zatrzymuję się. Zatrzymuję się za Shernadem. Nic się nie dzieje. Mężczyzna opuszcza ręce, nie, krzyżuje je na piersi i patrzy na was. Rozkładam ręce. Zasłaniam uszy. Morwena pewnie daje mu w mordę. Nie, nie stoję tyłem do niego, stoję za Shernadem, nie widzę, co robi Mac. Gdzie my jesteśmy? Jak wygląda pomieszczenie? Co się tutaj dzieje? Mężczyzna stoi ze skrzyżowanymi rękoma i przygląda się wam. Za plecami ma zamknięte grodzie, nazwijmy to. One się rozsuną, jeśli ktoś je otworzy w jakiś sposób. I to jest tyle. Korytarz w dalszym ciągu jest wykonany z tego srebrno-białego metalu. A korytarz jest ogólnie okrągły. Przekrój korytarza jest kolisty. Na ścianach nie widzicie żadnych. Nie, to nieprawda. Na ścianie przy grodziach jest jakiś panel. Poza tym na ścianach nie widzieliście żadnych urządzeń. Tym razem nie było też żadnych odnóg. To przychodzę, staram się przejść koło niego do tych grodzi. Stajesz przed grodziami. A, nie reaguję. Obok tego mężczyzna. A czy te grodzie mają jakiś uchwyt, czy coś widać, jak one się otwierają? Nie, płaski metal. Obok grodzi znajduje się jakiś panel. Panel. No dobra, to zagonem do panelu. Zaglądam mu przez ramię. Zaglądam mu pod ramienie. Bo masz krótkie nogi. Wygląda jak coś... Mów mi kłamstwo. Czego można użyć do otwarcia grodzi. Próbuję otworzyć grodzi. Grudziu, otwórz się. Dzieci jak po grudzie. Poziom 15, poproszę. 15 lub więcej. Ty masz jakieś oczko na numer, prawda? Tak. To jest na co? Na intelekt? Na inteligencję. Te grodzie wydają taki ćwik? Trzy kosztuje obniżenie sobie o jeden. Czy masz edge'a na intelekt? Tak. To tak, trzy kosztuje minus twój edge. No tak, czyli jeden. Dwudziestka. W takim wypadku nie wydałeś tego punktu. To jest zasada, o której zawsze zapominałem, ale zwraca się koszt, jeśli to jest krytyczny sukces. Powiem ci szczerze, nie mam pojęcia, jak ma wyglądać krytyczny sukces w tym momencie. Drzwi otwierają się wyjątkowo szybko. Z hukiem, tak. Wydają zadowolony pomruk. Squeak. Oh, we broke the end. Nie wiem, przy okazji może w panelu coś, nie wiem, mapa mu się wyświetliła. Tak, bym padał taki stos wody. Chodź,
A to by było świetne, gdyby po prostu ten system działał tak, że za każdym razem po prostu krytyczny sukces, niezależnie od tego, co robisz, to wypada z tego 100 monet. Jak to robisz? Jak kogoś ciachniesz z krytycznym sukcesem, to wypadają z niego monety. Już wiem, co się dzieje. W pewnym momencie system sczytuje twoje nie wiem, linie papilarne, dane biometryczne, wzór siatkówki i zapamiętuje cię. Zapamiętuje cię jako użytkownika i będzie przed tobą otwierał drzwi. No okej. Okay. Rozumiem, że ten pan, który nas prowadzi, nie reaguje na to. Reaguje, patrzy na ciebie spod ołba, tak krzywo na ciebie patrzy. Okej, okay, przechodzę przez drzwi. Słyszysz za sobą odgłos kroków, cichych kroków. W sensie stamtąd, skąd przyszliście. Ej, no rzuciłam 18, bez przesady. Dobrze, to nie słyszysz i widzisz, że idą. Dobrze, w takim razie nie słyszysz, natomiast Alara widzi... Alara widzi wszystko, co się właśnie wydarzyło. Unoszę zamkniętą pięść, żeby reszta idących za mną się zatrzymała. I tuk, tuk, tuk. Czekam, żeby zobaczyć, co się stanie dalej. Shernen otworzył drzwi. No nie wiem, czy wejdą, czy coś wyjdzie. Drzwi działają na wiele sposobów. Te drzwi to otwierają, może być tak naprawdę zwierzę jakieś. Dobra, Shernen przechodzi przez drzwi. Idę za nim. W środku jest duża, okrągła komnata. Tu dla odmiany jest pełno urządzeń. Na środku są jakieś konsolety sterownicze, podwyższenie, okrągłe podium, obudowane pierścieniem konsolet, na których, proszę bardzo, na których można... Nie, ja sobie nie brałem dodatkowego PDK, zabrałeś mi mojego PDK. Okej. W tym pierścieniu jest tylko jedno jakby wycięcie, przez które można wejść na środek tego podium. Poza tym na ścianach pomieszczenia są kolejne wyświetlacze, konsolety, jakieś wajchy i pokrętła. Ponadto z tego pomieszczenia odchodzi kilka kolejnych korytarzy. Pomiędzy korytarzami są takie płytkie, nazwijmy to wnęłki, gdzie na ścianach są siedzenia, wyrobione siedzenia. Jedna z wnęk jest odcięta energetyczną barierą i w tej wnęce na tym siedzeniu leży jakaś postać w płaszczu, a tymczasem z innego korytarza wpadającego do tego pomieszczenia wychodzi tym razem kobieta z mechanicznymi kończynami. Ona ma na twarzy wypisany numer 13. Czy jak jest... Alara, czy ty tam weszłaś za nimi? Czy grupy się połączyły? Czy... Czy drzwi się zamykają za nimi? Nie. Czy zostają otwarte? To się skradamy tak, żeby być w pobliżu otwartych drzwi, ale nie wchodzić do środka, tylko przez nie widzieć, co się dzieje w środku. Czy Shrama robi to samo? To tak, dajmy na to, że Shrama trzyma się za Alaru. Okej, okay. Co się dzieje? Ja chciałam zapytać, czy jak jest ta wnęka z tą barierą, to czy tam na przykład jest obok też jakiś panel sterujący, coś w tym stylu, na ścianie, czy coś, co by sugerowało, że można wyłączać albo włączać bariery? Bariera jest najwyraźniej emitowana przez małą metalową kulkę, która lata po stronie, po waszej stronie. Okej. Okay. Ona emituje wiązkę światła, która jakby rozkłada się w tę barierę. Czy wygląda mi to na jakąś numenerę, jak rozumiem? Och tak, jak najbardziej. Okay. Skupmy się na tej drugiej osobie, która może weszła. Na tej pani numer 13. Pytam panią numer 13, może ty potrafisz mówić? Ona unosi przed sobą ręce w takim geście. Czekajcie. Oczywiście, że nie. No to czekamy. Okej, okay. Mija parę minut. Otwierają się drzwi. I do pomieszczenia wchodzi mężczyzna z dobrze przestrzeżoną bródką i dużą głową. I kiedy mówię dużą głową, mam na myśli, że rozrasta się nadnaturalnie, rozrasta się bardziej niż ludzie powinni mieć Brainiac. Duże głowy. Wygląda jak kosmita z filmów z lat 60. Czy w jego czole jest kryształ? Nie, w jego czole nie ma kryształu. Natomiast kiedy się spojrzy na tego mężczyznę
i wyobrazi go sobie, dajmy na to, z turbanem owijającym jego rozrośniętą głowę, to zaczyna wyglądać znajomo dla wszystkich poza Alarą, ponieważ wy go znacie. Mm-hmm. Jest to, przedstawił się wtedy jako Watu i towarzyszył wam podczas pierwszej misji, którą wykonaliście razem, kiedy ten opiekun zjazdu karawan poprosił was o odnalezienie zaginionej karawany. Karawany, na którą napadła banda Szramy, i mieliście wtedy odzyskać widzący kamień, który pozwalał karawanom komunikować się ze sobą, a który tenże Watu zajumał. W sensie, kiedy go zdobyliście, on się z nim wyteleportował. I on jest nano, to mam w notatkach. No tak, tak, jak najbardziej. Czy wy się nas spodziewaliście, czy co? To pytanie Sherman zadaje komu? Watu. Oczywiście, że tak. Ciąg dalszy nastąpi.